Potrzebne są pensjonaty, hoteliki, żeby to się rozwinęło. Bar Hiermowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika. Jan Kasprowicz, wójt gminy Giedrzwałt. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest moda na wieś? Była, jest i będzie. Myślę, że ta moda nawet będzie wzrastać. Jej popularność, atrakcyjność, ten pęd życia, ta pogoń za czymś nieraz nieuchwytnym. Na wsi jest obca. Jest wyciszenie, spokój, przyroda. A zdarzają się telefony z pytaniami do gminy, kiedy nie wiem, ludzie pytają, nie wiem, gdzie szukać działki w okolicach Giedrzwałtu, tak, żebym miał blisko do Olsztyna i mógł łatwo dojechać tak, do pracy? Tak, oczywiście od wielu lat są nie tylko zapytania, ale tak to się odbywa, że jeśli ja lub ktoś z moich współpracowników ma czas, to robimy taki rekonesans, objazd, bo to najlepiej na żywo to się poznaje w terenie. A Giedrzwałt jest bardzo atrakcyjny. A zdarzają się takie, no właśnie, wątpliwości tych, którzy pojawiają się w Giedrzwałdzie, bo informują, nie wiem, panie wójcie, ja przenoszę całą rodzinę, więc ja muszę mieć i szkołę, i w jakiś sposób spędzanie wolnego czasu. Nie chcę jeździć zawsze do większego miasta, bo to jednak już jest czasem wyprawa, być taksówkarzem, który wozi jedno dziecko na angielski, potem wraca na zajęcie pozolekcyjne. Na ile gmina może już jakby zaspokoić takie oczekiwania? No, jeśli chodzi o samą sferę tu wychowania przedszkolnego, szkoły, to niewiele już odbiegamy od miasta, tak? Brakuje nam jeszcze tej prawdziwej takiej infrastruktury, ale myślę, że w małych miejscowościach ona nie tylko, że ona nie powstanie i będzie zbędna, jednak bliskość miasta będzie uzupełniała tą atrakcyjną ofertę. Ale mam projekt sali sportowej w Sząbruku. Powinna zacząć funkcjonowanie od przyszłego roku, od nowego roku szkolnego, 19. Sala czy hala sportowa w Giedrzwałdzie tętni życiem. Nie tylko korzysta z tego młodzież szkolna, przedszkolna, ale również zespoły z zewnątrz. Taką drużynę siatkarską Giedrzwałt, która też rozsławia nasze dobre imię, plus piłka nożna, te młodzieżowe zespoły. Giedrzwałt jest atrakcyjny, nie tylko, bo to tak w podstawowy sposób się kojarzy z ruchem pielgrzymkowym, objawieniami, tak. Gdyby nie to, no, nie byłoby Giedrzwałtu. To jest naturalne. Tego nie należy się odcinać pewnie też, prawda? Myślę, że dzisiaj nawet ten ruch pielgrzymkowy, mówiłem już tutaj u pana poprzednio to w studio, to nie tylko jest związany sam pielgrzym turysta, tak trzeba to nazywać, ale trzeba pracować nad komunikacją i mamy już koncepcję, jesteśmy w planie, w okresie konsultacji i komunikację publiczną gminy. Jak jest z inwestorami? Kiedy tych inwestorów zapraszać, a kiedy stawiać granice, że powiedzmy na takie inwestycje mówimy ok, to one są pożądane i takiego inwestora poszukujemy, ale takich już no to niekoniecznie. Czy też można w ogóle wybrzydzać i jeżeli jest inwestor, to trzeba go brać z dobrodziejstwem inwentarza? Mamy markę, mamy pewną klasę w Polsce, nawet w Europie. Poprzez ten ruch pielgrzymkowy, tak, to przez ileś tam lat to wiele, wiele milionów odwiedziło Giedrzwałt, więc nawet nie padają takie propozycje, nie wiem, ferm, chlewni, nie, nic z tych rzeczy. Zrównoważony rozwój. Bardziej stawiałbym tutaj przy tych trasach szybkiego ruchu, przy drodze numer 16, powstaje nowy węzeł, lada moment będzie oddany, jest bardzo duże zainteresowanie inwestorów. Ale nie przemysłem uciążliwym, usługami uciążliwymi, raczej chodzi o magazyny, składy, spedycje, mamy nowych inwestorów i te, które się pojawią, one będą nieuciążliwe, atrakcyjne i będą uzupełniać budownictwo mieszkaniowe. A nie będą przeszkadzać, nie będą uciążliwe, nie będzie protestów. Jest to apel do hotelarzy?
O tak, tego nam właśnie brakuje i to bardzo. Potrzebne są pensjonaty, hoteliki, żeby to się rozwinęło. Takie plany są, dlatego że przystąpiłem w ubiegłym roku, jak zostałem wójtem, do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gierszfałdu, otoczenia Gierszfałdu, otoczenia sanktuarium maryjnego. Ten plan już jest na ukończeniu. Zostały ostatnie uzgodnienia. Jest na etapie odrolnienia w Ministerstwie Rolnictwa gruntów przeznaczonych na parkingi publiczne i pod budownictwo. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Jan Kasprowicz, wójt gminy Gierszfałd, był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do uczestnictwa w wyborach 21 października. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.